81 dniu po wyborach parlamentarnych wreszcie przełom. Chcę utworzyć rząd zdolny do działania dla dobra społeczeństwa, narodu i państwa. Będzie to rząd koalicji na rzecz gruntownej reformy państwa. Dziś takie zadanie może podjąć tylko rząd otwarty na współdziałanie wszystkich sił reprezentowanych w parlamencie, uformowany na nowych zasadach politycznych. Chcę być premierem rządu wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów i przekonań, które nie mogą być kryterium podziału obywateli na kategorie. Rząd sam niczego nie uzdrowi. Musimy to zrobić wspólnie. Polska będzie inna, jeśli zechcą tego wszyscy. Na razie zechcieli posłowie. Przegrupowali siły na parlamentarnym forum i opowiedzieli się za premierem nie tylko spoza dotychczasowego układu władzy, ale i za politykiem opozycji. Takiego wyboru nie znała jeszcze powojenna Europa Wschodnia. Tadeusz Mazowiecki, od niemal 30 lat na politycznej scenie, związany z Solidarnością od chwili jej narodzin za bramami gdańskiej stoczni. To zdjęcie z rejestracji związku. Internowany, potem doradca Krajowej Komisji Wykonawczej, był zawsze tam, gdzie dla Solidarności działy się sprawy najważniejsze. W maju zeszłego roku podczas strajku w gdańskiej stoczni. Człowiek bliski Wałęsie, rozważny i konsekwentny, był jednym z głównych inicjatorów, a potem uczestników Okrągłego Stołu. Nowy premier wie, jak ciężkie czekają chwile i jego osobiście, i gabinet, którym będzie kierował. Jak powiedział na konferencji prasowej bezpośrednio po wyborze, liczy na zaufanie, poparcie i kredyt cierpliwości. W światowym handlu opakowanie to połowa rynkowego sukcesu. W Polsce to przede wszystkim konieczność. Pudeł i pudełek ciągle jak na lekarstwo. Brakuje tektury, której głównym wytwórcą są kieleckie zakłady wyrobów papierowych. Firma dość już technicznie leciwa. Modernizacja jest rzeczywiście niezbędna, ale i mocno kosztowna. Skąd wziąć górę pieniędzy na zakup przeważnie zachodnich maszyn? Ano wyciągnąć od tych, którzy je mają. Wystarczy wydać obligacje. Jedna kosztuje 10 milionów, daje 5% rocznie i prawo zakupu pewnej ilości tektury. Twarde warunki? A co mają zrobić firmy, które bez opakowań żyć nie mogą? 25 klientów wpłaciło 800 milionów i cierpliwie czeka. Tylko czy komuś spoza nich uda się cokolwiek uszczknąć? Pierwsze miesiące w niepodległej Polsce. Najpierw były kartki na żywność, potem pogalopowała hiperinflacja. Kurs dolara z 9 marek skoczył po 4 latach do 9 milionów marek. Pudełko zapałek kosztowało 50 tysięcy. Ludzie mdleli na widok cen, a politycy nie mogli sobie poradzić z pieniężną nawałnicą, dopóki w rządzie nie pojawił się ze swoimi projektami reform Władysław Grabski. Twardą ręką zreformowano system, wymieniając markę na złotego, dyscyplinując politykę finansową i powołując Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank ten dbał o interesy kasy państwowej, wspierał działalność kredytową, finansował inwestycje. Czynił to skutecznie, kumulując kapitały i wskrzeszając mieszkaniowe budownictwo. Do idei tego banku właśnie wróciliśmy. Już działa pod młodą dyrekcją Czesława Gawłowskiego. Podobnie jak to było w okresie międzywojennym, Bank Gospodarstwa Krajowego ma wesprzeć działania na rzecz ustanowienia w Polsce prawideł gospodarki rynkowej. Ma być jednym z inicjatorów, czy jedną z głównych instytucji, która ma współuczestniczyć w budowaniu rynku kapitałowego, rynku papierów wartościowych.
ma być, ma się stać bankiem inwestycyjnym w rozumieniu gospodarki rynkowej, to znaczy instytucją głównie kredytu i pożyczki długoterminowej. Ma finansować powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, co jest jedynym sposobem na to, by zdemonopolizować naszą mocno scentralizowaną gospodarkę. Ma również wspomagać Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w jego działalności na rzecz obniżenia ciężaru tego zadłużenia dla polskiej gospodarki. A więc zaczęło się i to z rozmachem. Komputery, angielskie terminy, etc. Reszta jak przed wojną. Oby tylko nie spartaczono wykonania. Jeszcze nie przebrzmiały echa słynnego arsenału, a tu już nowe wydarzenie kulturalne. W tej samej hali Gwardii, która powoli staje się prawdziwym salonem sztuki, ekspozycja Czerwone i Białe, a na niej obrazy i rzeźby 90 artystów z Polski i Związku Radzieckiego. Zaś w tle muzyka w wykonaniu zespołu pod batutą Marka Sevena, podkreślająca szczególną atmosferę wystawy. Rzecz ciekawa. Można się było spodziewać ostrej konfrontacji młodego pokolenia plastyków obu krajów, ale nic z tego. Wspólnotę problemów łatwo dostrzec. Człowiek i jego świat pozostaje w centrum uwagi artystów z jednej i drugiej strony granicy. Wspólny wymiar mają również reminiscencje z przeszłości, a formy, choć różne, też nie dzielą. Surowy realizm łatwo sąsiaduje z groteską. Tę wystawę trzeba zobaczyć, zanim obejrzą ją Belgowie i Holendrzy, bo do nich właśnie trafi za kilka tygodni. Gdyby Kopernik miał kserokopiarki i telefaksy, kto wie, czy o wszechświecie nie dowiedzielibyśmy się wszystkiego już kilkaset lat temu. A gdyby jeszcze były to urządzenia z toruńskiej firmy Copifaxy? Stop, to już brzmi jak tekst reklamowy. Ale cóż, faktem jest, że młodej firmie idzie nieźle. Importuje, doradza i sprzedaje całe elektroniczne systemy biurowe japońskiej firmy Canon, włoskiej Olivetti i angielskiej Rank Xerox, zapewniając nie tylko roczną gwarancję, ale i serwis pogwarancyjny. Wśród nowości kopiarka konferencyjna, umożliwiająca na przykład wykładowcy natychmiastowe odbicie tekstu pisanego na tablicy. Spółka z Torunia wystawi ją na jesiennych targach poznańskich, gdzie zresztą zadebiutuje, zapewne z powodzeniem. Stary dobry Sopot w nowym opakowaniu, czyli festiwal już nie piosenki, a muzyki i już nie tylko w Operze Leśnej, a w całym przyplażowym mieście wypełnionym wystawami, targami, konkursami, koncertami i spotkaniami. Trzeba przyznać, że cała impreza cieszyła się większymi niż dotąd względami telewizji zachodnich i stacji satelitarnych. One już dawno zwietrzyły modę na nową radziecką muzykę, a że to samo czuli i organizatorzy festiwalu, więc mieliśmy niezły przegląd także i tego, co dzieje się na sąsiednim rynku. Do kroniki wybraliśmy piosenkę Moscow Nights, śpiewaną przez siostry Bazykiny, ponoć przebój targów w Cannes. Czy przebije się także i u nas? Przyszło więc nowe, a w tym wcieleniu znakomicie sprawdził się pomysł z targami muzycznymi. Sopot Expo to może jeszcze nie Tokio, ale na pewno jest i będzie interes do zrobienia.